lepiej w 2024 kupować nieruchomości i nimi obracać? Czy lepiej kupić, wynajmować i czerpać zyski z najmu? Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Taka jedna wielka niepewność jest, w którą stronę pójdziemy. To znaczy, ja nie rozpatruję tego w kierunku takim, czy ceny nieruchomości poszybują w górę, czy nie, bo to mnie nie interesują, bo ja nie spekuluję. Raczej mnie interesuje, czy będzie ruch na rynku, czy będzie obrót nieruchomościami, czy nie będzie. Co ciekawe, ja mam jedną receptę na to, co zrobić, jak stoi sprzedaż mieszkań. Co zrobić, jak mieszkanie nie chce się sprzedać. Zrobiłeś flipa i ono się nie chce sprzedać. Oczywiście rozwiązaniem jest najem krótkoterminowy. Czyli nie wpuszczasz kogoś na długi termin, no bo wtedy utrudniona jest prezentacja mieszkania, utrudniona jest sprzedaż. Ale jak jest krótki termin, wynajmujesz w stawkach o wiele wyższych niż na długi termin dobowo, a z drugiej strony możesz zrobić przerwę w tym dniu, nie wynajmuję w tym dniu, pokazuję i mam możliwość sprzedaży tego mieszkania, czyli mieszkanie, które sprzedajemy, również wynajmujemy, łączymy te strategie. Dla kogo wynajem, a dla kogo flipy? Ja bym powiedział, wynajem jest dla tych, którzy już chcą się odciąć, którzy chcą zasejwować, jak często nasz przyjaciel Paweł Albrecht mówił. To najem, czyli budowanie portfela nieruchomości, który już daje Ci przepływy pieniężne. Sprawia, że nie musisz tam przy tym już biegać, jest już coś stworzone, być może Ci ktoś tym zarządza i osiągasz 6, może 8% stopy zwrotu w skali roku. Bardzo często przychodzą do mnie kursanci i pytają: Wojtek, mam nieruchomość, wynajmuję ją i ona jest wynajmowana na 8%. Czy wynajmować ją dalej, czy flipować? Ja mówię, jeżeli chcesz pomnażać majątek, jeżeli chcesz go powiększać, jeżeli chcesz zarabiać, nie wiem, nawet 60% w skali roku na obrocie przy użyciu dźwigni finansowej, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to flipuj. Jeżeli chcesz mieć spokój i odciąć się i czerpać z zysków, które pochodzą z czynszów, stawać się wolnym finansowo, to wynajmuj. Natomiast zawsze odpowiedź ta będzie kierować się ku flipowaniu, czyli obrót nieruchomościami. No bo bardzo proste porównanie. Jeżeli kupujesz na rynku pierwotnym, na przykład w Łodzi, za 9 tysięcy złotych mieszkanie za metr kwadratowy, teraz załóżmy, wynajmujesz to w okolicach, takie mieszkanko, 3 tysięcy złotych na czysto już po wszystkich kosztach, załóżmy 50 metrów razy te 13 tysięcy, czyli mamy 650 tysięcy, a zarabiamy w okolicach 3,5, nawet przy takim metrażu 3,5 razy 12 to masz 42 tysiące, podzielić na 650 tysięcy, no to jest taka 6,5% stopy zwrotu, przy czym inwestycja w nowym budynku. Gdybyś chciał w starszej kamienicy, to wiadomo, że kupisz taniej, poprzerabiasz pokoje, może wynajmiesz na pokoje i ta stopa zwrotu sięgnie 8-9 może procent w skali roku stopy zwrotu, ale to jest cały czas zysk na poziomie 40, 50, 60 tysięcy. To jest taki wynajem. A teraz wyobraź sobie, że masz te 600 tysięcy i flipujesz, to przynajmniej moje wyniki, jak spojrzę nawet w ostatnim kwartale, czy niezależnie, bo nawet w ciągu ostatnich 2 lat, gdzie przeflipowałem ze 100 transakcji, to jest zysk 30, 40, 50 tysięcy dla mnie po podziale już z inwestorem, czyli jakieś 60, 70, 80 tysięcy łącznego zysku. Czyli gdybyś sam robił flipa i wyciągasz 80 tysięcy na takie transakcje w pół roku, to w drugim półroczu robisz taką samą transakcję i zarabiasz 160 tysięcy, czyli masz zainwestowane te 600 czy 650 i masz 160 tysięcy zysku, a tu przy wynajmie masz 60 tysięcy, no to musisz sobie odpowiedzieć, czy wolisz wynajmować za 60 tysięcy, czy wolisz flipować za 160 tysięcy. Oczywiście to są bardzo skrócone rozważania, to są szacunki, tutaj wszystko może odbiegać, wszystko zależy od tego, za ile kupisz, za ile wynajmiesz, od sytuacji rynkowej, od tego, co wpiszesz do tego Excela, natomiast można w tym kierunku celować. To są, pamiętaj, założenia i pamiętaj też, że każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem,
i utratą pieniędzy, więc trzeba robić to z głową. Znajdź kogoś, kto ci pomoże przeanalizować to, kto ma jakieś dobre Excele i kalkulacje. Jeżeli okazuje się, że nie wiesz, nie masz nikogo wśród znajomych, odezwij się, umów się ze mną na kawę, ja ci pokażę, jak to dobrze liczyć. Jeżeli chodzi oczywiście o flipowanie, czy wynajem, czy flipowanie, to pamiętaj, że to są takie skrócone kalkulacje, które nie uwzględniają jeszcze aspektów podatkowych, bo to wszystko zależy, jak będziesz działał. Czy będziesz działał jako osoba fizyczna, czy będziesz działał na działalności gospodarczej, czy na spółce z o.o., małej, czy dużej, czy będziesz miał CIT 9%, czy może CIT estoński, czy będziesz płacił tam, jak w działalności gospodarczej, podatek liniowy 19% plus składka zdrowotna 4,9%, to już każdy musi pod siebie, bo każdy sposób ma swoje opodatkowanie, ale to myślę, że to jest do obgadania z doradcą podatkowym.